Cześć, witajcie. Z tej strony Fursza. Dzisiaj wam zaprezentuję. Albo nie. To jest kolejny odcinek na Androidzie, w którym zaprezentuję wam grę, która mnie naprawdę zszokowała. Jak ją zobaczyłem w markecie mogę się przyznać, że naprawdę nie zastanawiałem się. Jest to GTA 3. I pokażę wam go na tablecie Samsungu Galaxy 10.1 cala. I co jeszcze mogę powiedzieć? Tak, kupiłem tableta. Co? Nie będę tutaj robić żadnych, nie wiem, przeglądów tego tableta, bo ja się po prostu na tym nie znam. To znaczy znam się, ale to nie o to chodzi, nie mam żadnego. Nie czuję takiej, jakby to powiedzieć, ochoty też nie mam o tym mówić, no ale dobrze, przejdźmy do samej gry. Grę kupiłem w Android Market za zaledwie 17 zł i bodajże 49 groszy, nie wiem, ale jest to identyczny GTA 3, takie jak na komputerze, takie jakie graliście. No, myślę, że graliście w GTA 3 na komputerze, tak. I to jest naprawdę niesamowite, że taka gra, w którą możemy wejść do sklepu i ją kupić za... możemy ją kupić na komputer. Można już teraz kupować na przenośne urządzenia, takie jak właśnie tablet czy smartfon, jak ktoś ma dobrego smartfona. Bym go pokazał na Samsungu Galaxy S, ale... Oj, wyłączyłem intro. No cóż, ale po prostu no... Chłopina sobie nie radzi z tą grą. A więc dobrze, weźmy, odsadzmy go na bok i tak wygląda GTA 3. Chciałbym tylko dodać, że jest ono identyczne, takie jak na komputerze, jest oczywiście ono zoptymalizowane pod urządzenia takiej klasy. No więc menu, tap to continue, tutaj znajdziemy różne strony, to jest your gameplay information, różne strony od Rockstar. Dotykamy, żeby pominąć tutaj znowu i mamy menu główne, bardzo podobne od tego na komputerze, oczywiście, jak już wcześniej powiedziałem, zoptymalizowany, bo przecież co byśmy tutaj robili. No więc dobrze, weźmy, może ja wezmę, tutaj to nie jest przechodzenie gry, tylko to jest prezentacja, więc ja może odpalę naszą grę na swoim save'ie i jeśli chodzi o zoptymalizowanie, teraz to co widzicie, to jest tutaj joystick, który się pojawia. Oj, wybaczcie. Joystick, który się pojawia. Biegań, skok, szybsze sprint. Bicie, jak zmienimy broń, to oczywiście strzelanie, nie chcę tracić amunicji. Oraz zmiana kamery, tutaj jest akurat tylko zmiana w tej kamerze, ponieważ jest ona... Nie występuje taka na PC-cie, może jest trochę ciszej, będę trochę za głośno. Dobrze, wezmę go sobie, tak złapię. No i co znajdziemy w tej grze? No, jak już wcześniej powiedziałem, jest to identyczne GTA, jakie możemy kupić albo... Kupić, nie polecam piractwa. Możemy kupić go w sklepie na komputer, na urządzenie klasy PC. Tak. Steruje się naprawdę wszystko chodzi płynnie, nie miałem żadnych ścięć, misje normalnie. Słyszycie, że gra nie ma żadnych szumów, jest wszystko dokładnie, bez żadnych, o, nawet teraz deszcz spadł, to też nie widzę jakichś bardziej większych, jakiegoś bardziej, a tak gulgocze, większych spadków animacji, wszystko chodzi cały czas płynnie.
radio gra, możemy sobie wszystko tutaj oczywiście zmienić. Zostawmy tam, to było miłe. Wszystko tutaj miło się. Wysiadamy, wsiadamy. Bijemy, zabijamy, wszystko. O, pani nawet nie zareagowała na nasze... Nie wiem na co. No. Nie wiem, co jeszcze mogę o tej grze mówić. Bo tak naprawdę wszystko powiedziałem. Może jeszcze powiem, co tutaj możemy znaleźć w menu. A więc w menu znajdziemy... możemy wystartować grę na przykład z... Możemy nową grę, możemy załadować grę, bo oczywiście mamy tutaj 9 slotów, 8 slotów. Tak, 8 slotów, żeby sobie grę save'ować, tak jak to było na komputerze. Możemy usunąć save'y oraz możemy przejść do głównego menu. Ale dobrze, my weźmy, cofnijmy. Następnie mamy statystyki. No to w każdym GTA mamy statystyki. Nie wiem, co my tu możemy znaleźć. Możemy zobaczyć, ile spadło deszczu przez całą naszą grę, ile przeszliśmy mil na nogach, ile przejechaliśmy samochodem, naszą celność. No, statystyki ogólnie. Następnie mamy briefs. To są przydatne, jak ktoś zapomniał albo nie zdążył przeczytać jakiegoś dialogu. No tutaj na razie jest puste, ale na przykład jakbym teraz, nie wiem, by na przykład telefon zadzwonił, to bym tutaj wyświetliło się, że kiedy to było, bo to wszystko w kolejności. Oraz opcje. Mamy tutaj controls, możemy sobie tutaj ustawić zobacz te kontrolery, to można nazwać przyciski. Cofnijmy, może jednak tak. Co tutaj jeszcze mamy? Sterowanie przez analog, szybkościomierz. Możemy ustawić dla leworęcznych, czyli wtedy te przyciski, co były tutaj, przechodzą na tą stronę, a tutaj mamy analog. Co tutaj jeszcze mamy? No, to było wszystko. Oczywiście audio, muzyczka oraz te wszystkie strzały, dźwięki aut. Teraz wygląd możemy sobie rozjaśniać, możemy włączyć napisy i je wyłączyć, co dla mnie jest bardzo fajne, oraz możemy w każdym menu możemy wrócić do menu, do opcji domyślnych, takich fabrycznych. Możemy wybrać język. Mamy do wyboru z angielskiego, francuskiego, niemiecki, włoski. Hiszpański, tak właśnie, oraz japoński. No i oczywiście główne menu. I to było tak naprawdę już na tyle, bo wszystko, może przybliżę, będzie lepiej widać. Wszystko już omówiłem tak naprawdę. No to jest po prostu identyczna gra jak na komputer, tylko że, no mówię, jest to na tablecie z systemem operacyjnym Android. No, chciałam wam to pokazać na... O, burza nawet jest. Nawet burza nam spadła. Chciałam wam to pokazać na moim Samsungu Galaxy S, ale niestety no jego... To, co ma w środku, niestety mi na to nie pozwoliło. Może to i dobrze, może to i źle. Nie wyobrażam, żeby to HUD przenieść na ten mały ekranik. Przecież wtedy byśmy może widzieli samą postać, nic wokół.
Pewnie by było to niewygodne. Jeśli chodzi o grafikę, jest ona moim zdaniem lepsza niż na konsoli PS2. Jeśli chodzi o porównanie. Jeśli chodzi o, por o chodzi porównanie gry do. Do grafikę do komputera, to jest oczywiście to wszystko inne. Nie możemy przybliżyć, możemy sobie tylko. Jest to wszystko inne, ponieważ każdy ma inny sprzęt, prawda? Możemy tutaj co jeszcze można powiedzieć o tym? Nie wiem, wsiądziemy sobie do ciężarówki. No. Wszystko, stacje radiowe, zmiana broni, to jeszcze nie w tej części. O, jedną cyferkę za mało. Nie możemy zmieniać broni w autach akurat. Chyba zaraz przywrócę, zaraz się prze... A, jest wszystko. Okej. Okay. Tylko szkoda, że... Nie wiem, mogę się przyznać, że nie grałem w GTA 3. Moja przygoda GTA zaczyna się od GTA Vice City. Co nie zmienia faktu, że jestem wielkim fanem tej serii. Wcześniejsze części również grałem, ale... GTA 3 jakoś niespecjalnie. Ale to wydaje mi się, że to by było na tyle. O, sobie nawet życie zbiorę. O, to tutaj jakąś mały spadek animacji dostałem, ale już wszystko wróciło do normy, jest to naprawdę niezauważalne. Dobrze, to by było, mi się wydaje, że na tyle. Wyłączmy sobie grę, ja was zapraszam do subskrybowania. Klikania przycisku fajne oraz co jeszcze, albo nie, o tam wezmę tak, czyli klikania przycisku fajne, jeśli wam się podobało, komentowania, subskrybowanie już mówiłem, zapraszam jeszcze raz. Oraz zapraszam na swój kanał, który właśnie widzicie teraz, w tej chwili. Ponieważ znajdziecie tutaj wiele innych serii, takich jak na przykład zagrajmy w Left 4 Dead 2, czy zagrajmy w... znajdziecie serię Minecraft, która nie jest taką zwyczajną serią, jest ona osadzona w czasach... Jest ona osadzona na mapie... z gry Fallout 2, Fallout 3 i jest ona też osadzona w podobnym klimacie. I to by było chyba na tyle dzisiaj i ja się z wami żegnam, cześć.